No, nawet się nie obejrzeliśmy i powoli zbliżamy się do końca, nie? Gadać do końca! Teraz kawałek hardkorowy internauta. Gdybym nie był punkiem, mógłbym chodzić w dresie, w dwa lub cztery paski, jak inni kolesie. Mógłbym wtedy także chodzić z parasolem. Rano brałbym z domu, przynosił wieczorem. Gdybym nie był punkiem, w swetrze mógłbym chodzić. Gdy idę do teściów, miałbym co założyć. Gdybym nie był punkiem, chodziłbym w sandałach. Byłoby tak w końcu, jakby żona chciała. Ale jestem punkiem i wszystko pierdolę. Dresy, sandały, swetry, parasole. Skazany na punk rocka. To są piękne sceny. Dzięki temu wiem, że kurwa te 20 kilka lat, które sobie zjebałem, nie poszły na próżno. Że hardcore punk żyje i ma się całkiem dobrze. Dzięki!
I teraz kolejny przebój. Blood for Blood. O takim koncercie, który kiedyś był w mega klubie. Ilu z was tam było? Łapa do góry. O, nawet sporo. Ja go to zapytam za 10 lat, to kurwa takie laski chyba już tylko do góry podniesione zobaczę. Blood for Blood. Nie pouczaj nas, synku, co mamy robić. Sorry. Teraz będzie kawałek. Chcemy Euro 2012 na Stadionie Śląskim. Dzięki, ostatni kawałek teraz. Kup gramofon, zbieraj płyty. To jest hobby znakomite, bo winyle, czarne krążki, lepsze od najlepszej książki. Gdy przestaniesz już punkować, bo zabroni tego żona, sprzedasz swoje rarytasy, kupisz auto za tą kasę. Save the vinyl. Dzięki, to by było na tyle. Do następnego razu. Może znów za 3-4 lata. A w sumie chuj wie, może nigdy. Na razie, dzięki, cześć.